Firma Sapling oferuje zsynchronizowane systemy zegarowe, w skład których wchodzą różnorodne okrągłe i kwadratowe zegary analogowe oraz cztero i sześciocyfrowe zegary cyfrowe. Wszystkie zegary są oferowane w różnych rozmiarach w celu zmaksymalizowania ich funkcjonalności i mają obudowę umożliwiającą dwa rodzaje instalacji dla zapewnienia wielu kątów widzenia, np. w korytarzach. Zegary analogowe są wykonane z najwyższej jakości materiałów, w tym z poliwęglanu, kryształów bezodpryskowych polistyrenu, tarczy przeciwzanikowych, trwałego plastiku ABS lub metalu. Zegary cyfrowe firmy Sapling w zależności od modelu mają możliwość wyświetlania na zmianę godziny i daty, ustawiania jasności, mogą wykonywać odliczanie wsteczne i następnikowe oraz mogą wyświetlać wcześniej wprowadzone komunikaty, takie jak np. dzwonek, pożar, telefony alarmowe i inne wskaźniki cyfrowe. Firma Sapling oferuje cztery zsynchronizowane systemy zegarowe. System przewodowy System bezprzewodowy System bezprzewodowy Talkback System IP. Każdy system różni się w zakresie funkcjonalności, instalacji i sterowności. Ten film wideo przedstawia główne punkty, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze synchronizowanego systemu zegarowego. System przewodowy dwuprzewodowa komunikacja cyfrowa. System dwuprzewodowej komunikacji cyfrowej firmy Sapling składa się z zegara pierwotnego, skrzynki konwertera ze źródłem zasilania i zegarów wtórnych. Najpierw zegar pierwotny przesyła sygnał czasu do konwertera, który jest zasilany prądem 110 lub 220 V. Napięcie zostaje zmniejszone do 24 V i połączone z sygnałem czasu w celu korygowania i zasilania zegarów wtórnych w systemie dwuprzewodowym. System dwuprzewodowej komunikacji cyfrowej jest niezawodny i łatwy do zainstalowania, bowiem wykorzystuje jedynie dwa równoległe przewody pomiędzy zegarami. Zastosowanie niskiego napięcia zmniejsza koszty instalacji, gdyż nie wymaga wykwalifikowanego elektryka do ustawienia systemu. System bezprzewodowy. Bezprzewodowy system zegarowy jest jednym z najpopularniejszych systemów, jakie oferujemy. Do wysyłania informacji o czasie do wszystkich analogowych lub cyfrowych zegarów w systemie, wykorzystywana jest technologia przeskoku częstotliwości. Największą zaletą tego systemu jest łatwość instalacji. W przypadku zegarów analogowych zasilanych bateriami, należy jedynie włożyć baterie i powiesić zegary na ścianie. Cyfrowe zegary bezprzewodowe wymagają jedynie źródła zasilania, takiego jak gniazdko sieciowe, ponieważ synchronizacja wykonywana jest bezprzewodowo. System składa się z zegara pierwotnego, nadajnika, który bezprzewodowo wysyła informacje o czasie do wszystkich zegarów wtórnych w systemie. Unikalną cechą bezprzewodowego systemu firmy Sapling jest to, że każdy zegar, który otrzymuje czas, samodzielnie koryguje się w razie potrzeby i przesyła sygnał do innych zegarów w systemie. Ta funkcja eliminuje potrzebę posiadania silnego nadajnika, ponieważ po otrzymaniu czasu zegary ponownie wysyłają sygnał do innych zegarów w systemie. Zegary analogowe są zazwyczaj zasilane dwiema alkaicznymi bateriami Durasel Procel D których żywotność wynosi od 5 do 8 lat. Bezprzewodowe zegary cyfrowe są oferowane w wersjach 24-woltowego prądu przemiennego, 110 v prądu przemiennego i 220 v prądu przemiennego. System bezprzewodowy TalkBack. System TalkBack oferuje podobne korzyści do systemu bezprzewodowego, ale może również otrzymywać informacje zwrotne od zegarów wtórnych, w tym o mocy baterii, sile sygnału, stanie mechanicznym lub stanie wyświetlacza. Wszystkie informacje są sterowane z interfejsu internetowego zegara pierwotnego, co ułatwia nadzorowanie całego systemu. System IP. System IP wykorzystuje infrastrukturę Power over Ethernet, zasilania poprzez internet, która umożliwia zasilanie i przesyłanie danych poprzez ten sam kabel Cat5. Protokół Power over Internet, również zwany PoE, jest zazwyczaj zasilany przez włącznik lub iniektor PoE. Jedną z największych zalet tego systemu jest brak potrzeby posiadania zegara pierwotnego, ponieważ każdy zegar otrzymuje informacje o czasie bezpośrednio ze źródła czasu NTP-SNTP. Każdy zegar IP może być sterowany indywidualnie za pomocą wbudowanego interfejsu internetowego, umożliwiając administratorowi łatwe ustawienie systemu i w razie potrzeby zmiany ustawień. Cały system zegarowy może być nadzorowany za pomocą oprogramowania monitorującego IP firmy Sapling, które pokazuje nazwę każdego zegara, adres IP, czas ostatniej synchronizacji zegara i inne informacje. Systemy i asortyment produktów firmy Sapling mogą z pewnością być dopasowane do każdej aplikacji. Firma Sapling jest dumna ze swojej najnowszej technologii, innowacji i niezawodności. Nasi inżynierowie nieustannie prowadzą działania badawczo-rozwojowe, opracowując nowe systemy, aby coraz lepiej zaspokajać potrzeby klientów. Prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej, aby uzyskać więcej informacji. SAPLINK. Synchronizacja z pomysłem.